Cześć, jestem Rafał. Przyjechałem tutaj, ponieważ od wielu lat zastanawiam się, jak połączyć wieś z miastem poprzez bezpośredni kontakt rolnika z nabywcą. Powiedzmy, jest to idea, która od momentu, kiedy poznałem Steinera i jego podejście do tworzenia nowego ładu na świecie, oczywiście zaprzeszła, może już ktoś powiedzieć, bo stuletnia, jednak widzę jej ciągłą transmisję jakby w to, co mamy dzisiaj w ruchu kooperatyw, w ruchu agroekologii. Z tego powodu jestem właśnie tutaj, żeby poznać jak najwięcej ludzi, jak najwięcej sieci, które tutaj się prezentują i żeby starać się coś własnego stworzyć z tego. Suwerenność żywnościowa jest dla mnie przede wszystkim jak najkrótszym łańcuchem dostaw. Jest bezpośrednim kontaktem z odbiorcy, z miasta, z rolnikiem, który jest po prostu w jego sąsiedztwie, którego najlepiej poznać samemu. Na dziś to jestem w kontakcie z kilkoma rolnikami z podpoznańskich miejscowości, gdzie często zaopatruję się w podstawowe produkty, robię to na własną rękę, a wiem, że byłoby bardzo fajnie mieć ze sobą grupę ludzi, która również by mogła z tego korzystać. Te idee, które są prezentowane na forum, są dla nich całkowitym zaskoczeniem. Rozmawiam z nimi, prezentuję im na własną rękę, prezentuję im to, co tutaj jakby zasłyszałem, co się dowiedziałem. No i widzę, że jest to dla nich zaskoczeniem, dlatego jest tutaj ogromne pole do tego, żebyśmy po prostu na większą skalę wychodzili do nich z tymi ideami. One są dla nich bardzo atrakcyjne, oni się tym bardzo interesują, niemniej widzę, że są dla nich nowością, przynajmniej dla tych, z którymi ja się spotkałem.